Mój quest w poszukiwaniu idealnej gitary elektroakustycznej trwa w najlepsze. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaoferowali się, że pożyczą mi swój sprzęt do recenzji. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, o zmianie koncepcji kanału, tutaj jest vlog, w którym o tym mówię. Ten odcinek natomiast sponsorowany jest przez moich patronów, ale przede wszystkim przez Marcina, który pożyczył mi te dwie piękne gitary. Jeżeli interesują Was tematy elektroakustyczne, nie możecie ominąć tego odcinka. Dzisiaj zrecenzuję dla Was Taylora 114 oraz Taylora Academy 12E. Bierzcie kawki, herbatki w dłoń, bo zaczynamy kolejną recenzję. Obie gitary docierają do nas w fajnych, estetycznych futerałach. Seria Academy jest zdecydowanie taniej wykonana. Mam na myśli tutaj walory estetyczne, co nie znaczy, że źle, bo to naturalne wykończenie robi naprawdę spore wrażenie na mnie. Ale tutaj w Taylorze 114E zdecydowanie widać większą pieczołowitość w bindingu i w tym, co dostajemy, powiedzmy, dla oka. Tak samo w futerałach. Oba są świetne, natomiast do 114E mamy zdecydowanie więcej usztywnienia i ten futerał budzi więcej zaufania niż do serii Academy. Te gitary się od siebie nie różnią bardzo cenowo, bo z tego, co się orientowałem w dniu recenzji, około 1000 zł. Ta około 3,5, ta około 4,5 z tego, co patrzyłem. Także można powiedzieć, że jest to podobna półka cenowa i fajnie nawiązuje do recenzji Takamine, którą widzicie w prawym górnym rogu. Próbki, których będziecie słuchać w tej recenzji, zostały nagrane w ten sam sposób i w ten sam sposób obrobione. Także nie ma tam żadnej magii, nie ma tam podkręcania pasm. Żebyście mieli punkt odniesienia, to porównałem te gitary do mojego PRS-a SE Angelusa i możecie sami ocenić, która gitara według Was w jakim zastosowaniu brzmi najlepiej. Jeżeli chodzi o wygodę gry, to uważam, że te gitary są po prostu fabrycznie źle ustawione. Nie znam się aż tak bardzo na akustykach, ale akcja strun pozostawia tutaj bardzo wiele do życzenia, więc sądzę, że lutnik powinien zrobić robotę. Ja oczywiście nie będę bawił się w jego zadanie, nie będę też ingerował w te gitary, więc przyznam Wam szczerze, że po nagraniu próbek czułem się jak przedszkolak, bo tak mnie palce w lewej ręce bolały, że te próbki wymęczyłem wręcz, a nie po prostu je zagrałem z przyjemnością. To, co zasługuje na uznanie i bardzo mi się spodobało w serii Academy, to piękne sfazowanie tutaj w górnej części korpusu, dokładnie w miejscu, gdzie kładziemy przedramię. Więc jeżeli wkurza Was to, że gitara Was pije w przedramię, bo tutaj mamy dość ostrą krawędź, to zostało to tutaj fajnie rozwiązane. Nie wiem, czy w jakiś sposób to wpływa na brzmienie, ale po pierwsze wygląda estetycznie, a po drugie spełnia swoje zadanie. Nie będę zamęczał Was specyfikacją tych gitar, pojawia się ona tutaj. 3, 2, 1, koniec. Reflinki do gitar w sklepie znajdziecie w opisie filmu i w podpiętym pierwszym komentarzu.
Jeżeli chodzi o wrażenia z gry, uważam, że stoją one na zdecydowanie wyższym poziomie niż na moim Angelusie i na wyższym poziomie niż w Takamine z podobnej półki cenowej. To znaczy, tutaj macie wrażenie, że ta gitara cała drży, że ona żyje, oddycha. Po szarpnięciu struny czujecie, że korpus rezonuje. Jest to bardzo fajne uczucie i jest ono spotykane raczej w gitarach z wyższej półki. Układy elektroniki zostały bardzo sprytnie pochowane. W tej gitarze, czyli w tej loży 114F, w zasadzie mamy totalny minimalizm, czyli trzy gałeczki, które wystają poza korpus i nic więcej się nie dzieje. Gniazdo jest schowane w zaczepie na pasek. Mamy tutaj trzy potencjometry, jeden odpowiedzialny za głośność, drugi za górne częstotliwości, trzeci za dolne. W Akademii też postawiono na minimalizm, aczkolwiek jest to zdecydowanie mniej estetyczne. Mamy czarny panel, niewielki, w którym znajdziecie dwie gałki. Ton, głośność i przycisk włączający tuner, niewielki wyświetlacz, który pozwala bardzo szybko nastroić wasz instrument. Technicznie nie jestem w stanie się do nich przyczepić, mają fajnie wykończone progi, fajnie położony lakier, stroją na progach, trzymają strój i ogólnie wrażenie jest naprawdę porządne. Czujecie, że macie instrument wyższej klasy. Jeżeli miałbym porównywać brzmieniowo te gitary, to dla mnie najlepiej brzmi Academy 12E. Uważam, że 114 ma za dużo dołu i ten dół przykrywa inne pasma, uważam, że jest niezbalansowany, natomiast mój PRS w ogóle nie ma dołu i brzmi kartonowo. W tej gitarze mamy największy balans, to znaczy gitara jest bardzo selektywna, wszystkie dźwięki są fajnie słyszalne i zdecydowanie głębiej brzmi niż Angelus. Podsumowując, moja recenzja jest pozytywna, uważam, że te gitary są warte swojej ceny i należy je sprawdzić, jeżeli macie do wydania około 4000 zł i chcecie kupić nowy instrument. Są lepsze od Takamine za 5000, od tych, które testowałem i niestety są też lepsze od mojego PRS-a, więc gdybym się wymienił z kimś gitarą Taylor za Angelus, to zrobiłbym spory upgrade. Hasłem dzisiejszego odcinka jest krawiec, czyli Taylor i wiem, że to inaczej się pisze po angielsku, nie musicie mnie poprawiać. Zostawcie je w komentarzu, jeżeli dotrwaliście aż do teraz. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Subskrybujcie kanał, bo tylko 30% oglądających to moi subskrybenci. Zostawcie tego suba, będzie mi bardzo miło. Pozwolicie mi jeszcze lepiej rozwijać ten kanał. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Dziękuję Marcinowi za udostępnienie tych pięknych instrumentów. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!